Chciałbym powiedzieć parę rzeczy na temat opiniowania i całego tego problemu, z którym zmagamy się od tygodnia. Przez tydzień czytałem, jak wiadomo, pismo z Urzędu Marszałkowskiego od pani dyrektor i zespołu IZ-ki. Wczoraj się konsultowałem też jakby w naszym wewnętrznym zespole i potem z Dorotą Kwarek z Urzędu Marszałkowskiego, która zna program, ale też zna urząd z innego departamentu oczywiście. No i teraz wnioski. W ogóle przypomnijmy, jaki jest sens partnerstw. Przede wszystkim, i to jest najważniejsze tak naprawdę, w długiej perspektywie musimy myśleć, a w długiej perspektywie tereny wiejskie się wyludniają i będą się wyludniać. I mamy dwa rozwiązania docelowe. Albo będziemy za dekadę gminy wiejskie łączyć, albo będziemy łączyć zadania, czyli będziemy je realizować wspólnie, na przykład wspólną bibliotekę, wspólne zatrudnienie pracowników do domów kultury, który będzie część zadań wykonywał tu i tam, ale na jednej umowie w ramach partnerstwa i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym no to jest jakby, to jest nasza główna praca, to jest nasze główne zadanie i to się, ten proces takiej wspólnej rozmowy się zaczął i uważam to za sukces programu. W krótkiej perspektywie, aby to zadanie numer jeden było zrealizowane i się gminom chciało, wymyślono, że no, będzie przećwiczenie tej wspólnej współpracy na wniosku o dotację, że będzie ułatwione wnioskowanie dla takich partnerstw o dotację z funduszy regionalnych UE. Bardzo różnie regiony do tego podeszły i to jest jakby sprawa tego, o której będziemy teraz mówić. Ja miałem okazję pracować dla Mazowszu, dla miasta Płock i gmin Partnerstwa Płockiego i tam było widać, że podejście Mazowsza jest takie, że konsultacje z Urzędem Marszałkowskim są skrajnie uproszczone, a tych korzyści, czy tych potencjalnych cukierków, czyli zamkniętych konkursów albo preferencji w konkursach jest dużo. A na Lubelszczyźnie jest dokładnie odwrotnie. Wymogi opiniowania wobec partnerstw są skrajnie skomplikowane i skrajnie nieprzyjazne dla partnerstw, natomiast cukierków jest niewiele. Czyli ta nauka, żeby współpracować w partnerstwach jest niezachęcająca. Opublikowano te zasady opiniowania. W ogóle to na Mazowszu w ogóle nie ma takich zasad, prawda? Oni są tylko tabele, gdzie będziecie startować, żebyśmy mieli taką orientację, ile to co chce, ale w ogóle nie ma żadnego opiniowania, żadnych pięciu załączników, prawda? Zasady opiniowania na 30 stron, prawda? Więc kluczową sprawą jest ten załącznik numer 3, który mówi, jak oni sobie wyobrażają opis projektów. Czyli mówiąc krótko, gdyby spełnić ich wymóg, to trzeba by napisać strategię od nowa, wstawiając tam bardzo wiele nowych informacji, których nie mamy. Bo nie wiemy, ile będą, znaczy papier jest cierpliwy, może wszystko zniesie, ja mogę wpisać dowolne wartości i on się, papier się nie obrazi. Ale to nie będzie miało nic wspólnego z rzeczywistością, więc jeśli oni chcą sobie takiej wymyślanej, wirtualnej rzeczywistości, no to możemy pójść w tą stronę, ale to jest dużo roboty i bez sensu. A na dodatek sobie powiedzmy, o właśnie, teraz jeszcze powiedzmy o tym Mazowszu. Na Mazowszu są dwa konkursy dedykowane z dużymi kwotami. Zobaczmy, pierwszy konkurs dedykowany mobilność miejska 379,6 miliona euro. Miliona euro. I drugi dedykowany kultura i turystyka, czyli odpowiednik tego naszego, 78,7 miliona euro. Tak? I 9, bo to będzie zaraz widać, 9 konkursów z preferencjami. Bioróżnorodność preferencje, transport regionalny, lokalny preferencje, dostępność dla szkół ze specjalnymi potrzebami preferencji, infrastruktura w edukacji zawodowej preferencji, ochrona zdrowia preferencje, edukacja przedszkolna preferencje, wzmocnienie kompetencji uczniów będą preferencje, edukacja osób dorosłych preferencje dla partnerstw, usługi społeczne i zdrowotne preferencje dla partnerstw. Widzimy, że jakby te zachęty do pracy w partnerstwach są duże, a te jakby utrudnienia dla partnerstw w postaci konieczności konsultowania są właściwie żadne. A jak to wygląda u nas? U nas jest jeden konkurs dedykowany na 86 miliona złotych.
I to będzie prawdopodobnie jedyny konkurs, bo wszystko wskazuje na to, że te pieniądze się wyczerpią w pierwszym konkursie. Jeśli jest tak, że to nasze partnerstwo roztoczańskie będzie chciało złożyć projekt na 30-40 milionów, a tak Marcin Bzdyra się przymierza, moim zdaniem za dużo, to jeśli, a nie ma limitu, to by się okazało, że w takiej sytuacji dwa partnerstwa dostaną pieniądze i koniec, kropka, i pozamiatane. I całe wsparcie dla partnerstw, których jest prawdopodobnie chyba z sześć. A właśnie to też jest pytanie, prawda, ile tych partnerstw jest. Bo my pilotujemy jako związek cztery albo sześć, bo ja nie wszystkie znam przecież z tego północnej części województwa. Więc też tych cukierków jest nie za dużo. Musiałoby być gdzieś około 20 milionów, to wtedy cztery partnerstwa dostaną pieniądze. Tak? Ale też nie ma żadnego takiego porozumienia. Nie, Urząd Marszałkowski nie mówi: słuchajcie, do tego priorytetu strzelajcie tak maksymalnie 20 milionów, bo chcemy rozdać cztery dotacje. Nic takiego nie ma, takich uzgodnień. Natomiast co oni tam chcą realizować za te pieniądze? Zacznijmy od tego, że jak zajrzałem w harmonogram, gdzie są opisy konkursów, bo im, że tak powiem, bardziej zaawansowany jest ten opis, czyli w ogólnym dokumencie jest bardzo ogólny opis, w uszczegółowieniach jest bardziej szczegółowy, w informacji o konkursach jeszcze bardziej szczegółowy, a najbardziej szczegółowy będzie oczywiście w materiałach konkursowych, a tak naprawdę jeszcze będą jakieś informacje, jak zawsze, które są po prostu niepodawane, są, że tak powiem, trzeba wyczytać, trzeba wyciągnąć z praktyki, albo ci powiedzą na konferencji, albo ci powiedzą przy kawie, nie wiadomo. Więc tak, konkurs kwiecień 2024, to jest ten konkurs zamknięty, lubelski, rozwój obszarów. I teraz tak, oni nie umieją pisać po polsku. Ten pierwszy punkt, musiałem te treści na niebiesko musiałem dodać, a te treści przekreślone musiałem wykreślić, żeby to zdanie w ogóle miało sens, a i tak to nie jest do końca, bo to będzie tak. Rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych powinno być uzdrowiskowych i kulturowych, tak? Poprzez inwestycje zwiększające ich potencjał w zakresie wysokiej atrakcyjności turystycznej. Tak powinno brzmieć to zdanie. Ono brzmi absolutnie nie po polsku, no ale też, tak powiem, od siebie nie trzeba wymagać. Dwa. Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, w szczególności zwiększenie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, czyli jakichś placów, tego rodzaju terenów, rozumiemy, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe, nie wiadomo jakie. Bo przede wszystkim sytuacje związane z kryzysem klimatycznym, a tu nie ma słowa kryzys klimatyczny, a mamy wojnę po sąsiedzku, ale tutaj byłoby to niespodziewane, gdyby to było jakieś zabezpieczenie na wypadek wojny. Więc chodzi prawdopodobnie o sytuacje kryzysowe klimatyczne, ale tego wprost nie pisze, a powinno pisać. No ale od siebie się nie wymaga. Czy rozwój infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne uzdrowiskowe na terenie gmin uzdrowiskowych. Jasne i czytelne. Może z Krasnobrodem są mówić. Nie mam pojęcia z kim, ale prawdopodobnie coś mieli przygotowane. 4. Przygotowanie terenów inwestycyjnych i zapewnienie infrastruktury biznesowej lub poprawa infrastruktury istniejących terenów, czyli tereny inwestycyjne. Bardzo prosta sprawa, no ale myśmy się do tego nie przygotowali i nikt jakby do tego się na to nie nastawiał, bo to tutaj w zasadzie Izbica mogłaby na przykład i Krasnystaw mogłaby coś przygotować, gdybyśmy, tak powiem, wcześniej byli uprzedzeni, że tak będzie. I teraz nasz jedyny projekt, który można by składać, który był do tego przygotowany, czyli projekt turystyczny, tak z grubsza wygląda, bez tej pętli, bo to jest pętla, która zakładała, że będziemy jeszcze szli do Wojsławia, co moim zdaniem, jak wiadomo, ma sens, ale to jest niemożliwe. Więc ta pętla kończy się tutaj i te fragmenty na czerwono są to fragmenty, które trzeba zrobić. Tu mamy tą rdzeniową ścieżkę, która odbija od Greenvelo i idzie na Zamość. Tu jest odcinek koło gminy Kraśniczyn, tu jest kluczowy odcinek, gdzie jest polną drogą schodzącą ze wzgórza i tam po prostu są po każdym deszczu obsunięcia iłów, po prostu green, bo to są po prostu takie
silnie iłowe wzgórze, które po prostu spływają tutaj na drogę. I ta droga jest poryta czasami po deszczu na pół metra takimi przepływymi kanałami, które ta szybko płynąca woda porywa ten ił. Trudna, więc jakby tak zrobić to porządnie, to trzeba to zrobić z jakimś dużym odwodnieniem, z dużym zabezpieczeniem i wtedy to byłoby zrobione porządnie. Ale w tej chwili nie jest nic zrobione, jest po prostu droga gruntowa, dosyć niebezpieczna dla rowerów. Ciężka do przejechania sprzętem rolniczym, więc to jest kluczowy odcinek, tak? No ale tutaj gmina Kraśniczyn miała złożyto do funduszu rolnego, rozmawiałam z panią. Potem to idzie drogami wiejskimi, które nie wymagają żadnych inwestycji, bo ruch jest niewielki. I tutaj docieramy do takiego miejsca, być może ten odcinek też, w tym miejscu jest granica między gminą Stary Zamość a gminą Skierbieszów. I do tego miejsca jest to droga po prostu gruntowa, a tutaj jest to droga na kocich łbach do tego szczytu. No tak, ale tu po prostu trzeba zrobić drogę. Znaczy, to nie jest problem budowania ścieżki rowerowej, która wyglądałaby dosyć dziwacznie. Droga rowerowa zrobiona obok po prostu drogi gruntowej, tak? Po prostu trzeba zrobić drogę i przy tym niewielkim natężeniu ruchu wykorzystywać po prostu dla rowerów drogę. Więc też jako inwestycja turystyczna to się nie bardzo kwalifikuje. Na tych drogach, na tych pętlach bocznych, które odbijają, jest trochę inwestycji zaznaczonych do zrobienia. To są głównie inwestycje na jako poszerzenia poboczy. Ale tutaj ludzie od inwestycji gminnych powinni się być zaangażowani mocno, ale nikt tego nie zgłasza. To znaczy nie ma woli robienia tych poboczy, czy w tym wypadku tu są drogi szutrowe, które są do zamienienia na asfalty. No więc też pytanie, czy to są drogi, które miałyby szerokość drogi rowerowej, czy to miała być droga szersza, czy być może tutaj przy tak śladowym ilości ruchu droga rowerowa de facto wystarczyłaby jako jedna pasmówka, 2 metry, wąziutka, czy 2,20. No, w każdym razie nie ma woli robienia tego projektu, nie ma żadnych przygotowań, żeby ten projekt zrobić. Nie ma innego projektu, który byśmy się starali, a zresztą Urząd Marszałkowski nie ma innych cukierków, jest tylko jeden cukierek w kwietniu przyszłego roku. W związku z tym, jeśli partnerstwo nie planuje korzystać z jedynego cukierka, czyli z konkursu dla projektów turystycznych, to po co konsultować tę procedurę, opiniować strategię IET, skoro my w ogóle z tej nie korzystamy, bo to opiniowanie jest po to, żeby startować w tym konkursie. My po prostu odstąpimy od opiniowania, bo to jest opiniowanie, prawda? To nie jest tak, że akceptacja czy coś, opiniowanie. Oni opiniują, czy to jest dobrze przygotowane po prostu. I jak nie zaopiniują, to będą, no to nie damy wam pieniędzy. Ale my się w ogóle o te pieniądze nie staramy. Więc po prostu napiszmy pismo, że odstępujemy od opiniowania i robimy to, co musimy zrobić, czyli strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, no bo zobowiązaliśmy się do pewnej procedury, którą trzeba skończyć. Trzeba strategię przyjąć ze względu na program, uchwałami gmin, już, tak? I to jest zupełnie oddzielna sprawa. Taki byłby wniosek z mojej tygodniowej pracy. Dziękuję bardzo.